Czy moim zdaniem to jest tak, że Fernando Santos tych piłkarzy nie zna i nie robi zbyt dużo, żeby ich poznać? Bo te 3 miesiące nic nie zmieniły. Dokładnie. Ale oni robią dużo, żeby ich poznać. Ale on bierze za to pieniądze. No. Mnie się wydaje, że jakby każda drużyna potrzebuje czegoś innego. Tomek mówi, że nie wiem, za późno poznajemy skład. Być może w Portugalii to działało. Bo tamten materiał piłkarski był zupełnie inny, zdecydowanie wyższy poziom piłkarzy prezentowali jako całość, tak? Ja nie mówię, że... Mieli mniej czasu, żeby się przygotować do meczu. Dokładnie tak. I być może takim materiałem piłkarskim mogłeś w ten sposób zarządzać. A u nas, jak nie ma tego team spirit, jak nie ma tego ducha w zespole, to nie ma tej walki, determinacji, zaciętości, to my nie jesteśmy w stanie wygrać nawet z Mołdawią. Dlatego mnie ta wypowiedź Jana Bednarka nie do końca się podoba, bo on powiedział prawdę, ale nie całą prawdę. To jest tylko część prawdy. To jest część prawdy taka, która jest fasadą tego, że my jesteśmy słabi jako drużyna. Co byś chciał? Bo my mamy... Ja bym chciał usłyszeć analizę, a nie wiesz... Na 5 minut po meczu. Ale poczekaj, Tomek. Jak mówisz, że pojechaliśmy na wakacje, to co mówisz? Że zlekceważyłeś rywala, prawda? Ale nie mówisz, że zagrałeś słabo, znaczy w takim znaczeniu, że jesteś słaby jako drużyna. Nie, tu się nie zgodzę tak do końca. Ewidentnie mówisz, że wymieniał błędy, mówisz, że graliśmy źle, tak mówił o swoich błędach. Piłkarze komunikują to tak. Jesteśmy kilka klas lepsi od tych zawodników. Ale mentalnie byliśmy gdzie indziej. I to jest pytanie, czy to jest właściwe postawienie problemu, bo dla mnie oni nie są kilka klas lepsi. Ale no dobra. Kilka klas lepsi to byli piłkarze z Portugalii. A do przerwy jak wyglądali? Dlatego ja mówię. Musisz być... 5 klas lepsi, a po przerwie, jeżeli będziesz gorszy... Ale 90 minut musisz zagrać. Ja się z tym zgadzam, ale ja mówię, jakby odnoszę się do wypowiedzi Bednarka. Tak on powiedział samą prawdę. Zdiagnozował praktycznie w imieniu wszystkie błędy. Mógłby na przykład jeszcze dodać, że... Jakby powiedział całą prawdę, to by musiał powiedzieć, że jesteśmy słabi jako drużyna. Nie. Tego nie powiedział. Mentalnie. Bo to jest problem, to jest największy problem tej reprezentacji. Nie ma drużyny. Czy to jest... Dobrzy piłkarze, nie ma drużyny. Cała prawda to jest bardzo szerokie pojęcie i nikt go nie zna tak naprawdę, bo w twoim mniemaniu cała prawda będzie tak szeroka, że w moim... Ale czy to jest grupa ludzi... bardzo ogólne pojęcie. Czy to jest grupa ludzi, którzy pójdą za sobą w ogień, czy oni są solidarni? Do tego, żeby wrócimy ponownie ten temat, ja mam poruszyć drugiej części. Ale mogę tylko jedną rzecz. Oczywiście. Słucham was wszystkich, każdy z was ma trochę racji, to nie podlega wątpliwości, tylko ja wam powiem, przez parę lat, nie wiem, 10-11 w tej reprezentacji byłem u kilku trenerów i powiem tak, sukces, ta późniejsza też reprezentacja zawsze robiła, jak ta drużyna z sobą żyła, jak wszyscy się cieszyli, że jadą na tą reprezentację, jak wszyscy się cieszyli, że razem sobie wyszli zjeść. Ale to powinno być. Poczekajcie, po to wzięliśmy też tam Grześka Mieseckiego. My wszyscy, jak żeśmy się cieszyli, zwaniali, że jedziemy na reprezentację, to my graliśmy nawet razem, to każda ta drużyna żyła i w tych ciężkich chwilach popatrzenie, że ktoś Tomka kopnął, to był dla mnie sygnał, że ja mam walczyć o niego, tak? Tomek, ale dzisiaj są trochę inne czasy. Ale poczekaj, ale nie dzisiaj masz... młodzież czy piłkarze, ale oni też inne... Ale Boże, ale mnie to nie interesuje, że są inne czasy, bo chodzi o to samo na koniec. Chodzi na koniec o wynik. A wyniku na ten moment nie ma, bo dwa razy zareprezentowaliśmy się nieźle, tylko słabo w ciągu 4 miesięcy, tak? No bo Czechy do meczu z Mołdawią, nie wiem, czy są 4 miesiące. I teraz chodzi na koniec o jedną rzecz. Taka wypowiedź, jak ty mówisz, pojechaliśmy na wczasy, to pokazuje, że niepoważnie podeszliśmy do swoich obowiązków. Bo przyjazd na reprezentację to nie tylko jest duma i chwała, tylko to też jest twoja praca w pewnym sensie. Znaczy...